Wybory prezydenckie mają odbyć się 10 maja 2020 roku wyłącznie metodą korespondencyjną. W dzisiejszym odcinku opiszę, jak dokładnie ma wyglądać głosowanie korespondencyjne, dlaczego termin 10 maja jest nierealny, pokażę hipokryzję posłów PiS i PO oraz przedstawię swoje wątpliwości odnośnie tego, czy wybory korespondencyjne dla wszystkich na pewno są zgodne z konstytucją. Zacznę od tego, jak wstępnie ma wyglądać cała operacja rozesłania pakietów wyborczych oraz jak będzie wyglądało głosowanie. Listonosze w tygodniu poprzedzającym wybory przez 7 dni będą roznosić do skrzynek pocztowych obywateli specjalne pakiety do głosowania. Pakiety zostaną dostarczone na adresy zameldowania, a nie zamieszkania. W pakiecie znajdą się koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Zadaniem obywatela będzie wypełnienie karty do głosowania, którą następnie należy włożyć do osobnej koperty. Oświadczenie, w którym podajemy swoje imię, nazwisko oraz PESEL, wkładamy do koperty zwrotnej wraz z kopertą, w której znajduje się wypełniona karta do głosowania. Następnie kopertę z pakietem do głosowania zanosimy do najbliższej nadawczej skrzynki pocztowej. Poczta Polska chce, by stanęły one w okolicach ulokowania obwodowych komisji wyborczych, w których w ostatnich wyborach Polacy oddawali głos. Głosować będzie można bez przerwy w godzinach od 6 do 20. Jeśli chodzi o osoby na kwarantannie, to w dniu wyborów będą one odwiedzane przez zespoły poczty z mniejszymi, specjalnymi skrzynkami nadawczymi, dzięki którym listonosz nie będzie musiał dotykać przesyłek. Listonosze z nadawczej skrzynki pocztowej przetransportują wypełnione pakiety do głosowania do obwodowej komisji wyborczej. Obecnie za całą operację odpowiada minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który sprawuje nadzór nad Pocztą Polską, która ma zająć się dostarczaniem oraz odbieraniem pakietów do głosowania. Wszystko wydaje się łatwe, proste i przyjemne, ale mam kilka wątpliwości. Co z osobami, których miejsce zamieszkania jest inne niż zameldowania? Normalnie sprawa wydaje się prosta, ale obecnie żyjemy trochę w innej rzeczywistości. Urzędy pracują w ograniczonej formie, więc ciężko po prostu pójść do urzędu w celu dopisania się do listy wyborców w miejscu zamieszkania. Jeśli chodzi o załatwienie sprawy przez internet za pomocą ePUAP, to sprawa obecnie również się skomplikowała. W celu rejestracji na ePUAP należy udać się do wybranego urzędu w celu potwierdzenia tożsamości lub potwierdzić tożsamość, logując się na konto bankowe. Obecnie wizyta w urzędzie dla wielu osób odpada, w tym dla osób na kwarantannie, więc zostaje rejestracja przez konto bankowe. Co z ludźmi, którzy konta bankowego nie mają, lub z tymi, którzy nie są biegli w obsłudze komputera? Jak wiadomo, nie wszyscy z nas mieszkają tam, gdzie są zameldowani. I rozumiem, że oni mogą się dopisać już teraz, tak? Ale przecież tak naprawdę albo po pierwsze strach gdzieś wyjść, to raz, a dwa, urzędy są albo pozamykane, albo są tam jakoś pootwierane w bardzo niedużym jakimś okienku i tam tylko przez 2 godziny. Jak to wygląda? Zawsze pozostaje droga elektroniczna, korespondencyjna. Ale komu mam wysłać maila, panie premierze, komu mam wysłać maila i jak to ma wyglądać, żebym się mógł dopisać do jakiegoś miejsca, w którym będę chciał głosować? Za sporządzanie spisów wyborców odpowiadają samorządy gminne. I tak jak i tu się nic absolutnie nie zmienia, dokładnie tak jak przed wszystkimi innymi wyborami, można się dopisać do spisu wyborców albo osobiście, ale jeśli to jest utrudnione, tak jak pan mówi słusznie zresztą w wielu przypadkach, pozostaje droga elektroniczna. Ona jest droga elektroniczna, przepraszam, mam pisać na Berdyczów czy na jakiś konkretny adres? Nie na Berdyczów, tylko proszę, żeby każdy wszedł na stronę poszczególnego urzędu gminy i tam będzie miał informacje. Chyba niech się pan nie gniewa, ja mam kłopot ze znalezieniem najprostszych informacji, gdzie jest otwarte, nie wiem, biuro obsługi mieszkańców, a jak mam znaleźć teraz, jak się mam dowiedzieć, do jakiego urzędu, czy do urzędu dzielnicy, czy do urzędu gminy mam się zgłosić? Panie redaktorze, że pan jest osobą niezwykle nieporadną, ale miliony Polaków przed każdymi wyborami dawały sobie z tym radę i jestem przekonany, że dadzą sobie radę również teraz, ponieważ tu się absolutnie nic nie zmienia
z dotychczasowymi zasadami, które obowiązują. Zmienia się jedno, panie premierze. Otóż wcześniej można było się po prostu do tego urzędu pofatygować, stanąć sobie w kolejce i się tam dopisać. I tak było przecież przed każdymi wyborami. Widzieliśmy zresztą takie w relacjach telewizyjnych, takie ogonki, takie kolejki. Teraz tego nie ma. To się zmieniło. To z punktu widzenia ludzi jest zasadnicze. Strona internetowa gov.pl, gov.pl, pan tam wszystkie informacje znajdzie. Jestem przekonany, że nawet przy swojej wielkiej nieporadności, o której pan redaktor przed chwilą mówił, będzie to jednak proste. Kolejna kwestia to zgodność wyborów korespondencyjnych z konstytucją. Jak pamiętamy, wybory powinny być bezpośrednie, powszechne, równe i tajne. Przypominam, że do tej pory Trybunał Konstytucyjny zajmował się wyborami korespondencyjnymi jako jedną z form głosowania. W tej chwili wybory korespondencyjne mogą być jedyną formą głosowania. Trybunał Konstytucyjny w 2011 roku orzekł, że wybory korespondencyjne są tajne. Według mnie to trochę dziwne, bo ostatecznie wypełniona karta do głosowania i dane obywatela znajdują się w tej samej kopercie i pracownicy obwodowej komisji wyborczej mogą sprawdzić, jak dany obywatel zagłosował. Nie jestem niestety konstytucjonalistą czy sędzią Trybunału Konstytucyjnego, więc jest to wyłącznie moja, nic nie warta opinia. Wybory korespondencyjne nie są według mnie bezpośrednie, ponieważ głosujemy przez pośrednika w postaci listonosza. Wybory będą równe, ale problem jest według mnie z ich powszechnością. Listonosze mają wkładać pakiety do głosowania do skrzynek pocztowych na takiej samej zasadzie jak ulotki, czyli bez potwierdzenia odbioru. W takim wypadku Poczta Polska i rząd ma pewność, że pakiet otrzymałem, bo sobie to notują, ale ja przecież tego pakietu mogłem finalnie nie otrzymać, bo ktoś mógł mi go po prostu wyciągnąć ze skrzynki. Dodatkowo, jeśli nie mam skrzynki formatu A4, to listonosz może mi włożyć ten pakiet w miejsce pod skrzynką, gdzie wkłada się gazety, a chodzą również słuchy, że pakiety będą zostawiane pod drzwiami lub będą wciskane w ogrodzenie. Jaką mam pewność, że pakiet nie zostanie mi ukradziony? Często zdarzały mi się sytuacje, gdzie listonosz wkładał mi listy do skrzynki i nie zamykał klapki. Listy podczas deszczu były całe mokre. Co jeśli w taki sposób pakiet do głosowania się zniszczy? Ja nie dostanę na 100%. Pan nie może być pewien, że ja dostałem to potwierdzenie, że ja dostałem ten pakiet wyborczy. Wyście mi go wrzucili do skrzynki, ale ja nie muszę tam... Nie, panie premierze... Skoro nie ma potwierdzenia wyboru. Nie, panie premierze, niech się pan nie gniewa, ale żebym ja miał zeznawać jako świadek w najbardziej na świecie błahej sprawie, to żeby sąd mógł mnie wezwać, on musi mnie najpierw znaleźć. Ja muszę podpisać się pod tym, że owszem, tak, Mazurek, odebrałem to pismo. Tutaj w sprawie wyboru prezydenta Rzeczypospolitej pod niczym podpisywać się nie muszę. Ale dobrze, panie doktorze, może zadam panu takie pytanie. Czy pan ma lepszy sposób na przeprowadzenie tych wyborów w terminie majowym niż ten, który zaproponowaliśmy? Chętnie posłucham, naprawdę. Czy w takim przypadku wybory rzeczywiście będą powszechne, jeśli nikt nie ma pewności, że otrzyma pakiet do głosowania? Przypominam, że poprzednio, kiedy ktoś chciał zagłosować korespondencyjnie, to otrzymywał pakiet do głosowania za potwierdzeniem odbioru. Tak jak wspomniałem, nie jestem konstytucjonalistą i dlatego zadaję te pytania. Tyle jeśli chodzi o konstytucję, a teraz kwestia fałszerstw. W przypadku wyborów korespondencyjnych nie jest to zbyt duży problem. Przecież ludzie będą oddawać czyste karty do głosowania. Co to za problem dopisać krzyżyk przy odpowiednim kandydacie? Do tej pory nad rzetelnością wyborów czuwali mężowie zaufania. W tej chwili nikt nie będzie tego weryfikował. Podejrzewam, że będą się zdarzały kradzieże pakietów do głosowania, w których wpisywane będą dane osób, które wiemy, że na wybory nie pójdą, a znamy ich dane. Dodatkowo jeden z kandydatów na prezydenta Polski, pan Stanisław Żółtek, pokazał wczoraj wzór karty do głosowania, którą zdobył od pracownika firmy, która zajmuje się drukiem pakietów wyborczych. Według pana Stanisława cały pakiet wyborczy można bez problemu zeskanować i wydrukować za pomocą zwykłej kolorowej drukarki. Dzięki temu można wypełnić pakiet za siebie oraz na przykład za sąsiada, którego dane znamy i wiemy, że na wybory na pewno nie pójdzie. Do niej wszystko mamy włożyć, do tej koperty. To jest zwykła, typowa koperta. Nie ma tu żadnych zabezpieczeń, zwykły druk, który każdy może zrobić na kopercie. Tutaj pisze, że to jest tam przesyłka zwolniona na podstawie ustawy i tak dalej, że za tego się nie płaci. To może każdy wydrukować, bo to jest normalny, zwykły druk taki no, z drukarki, prawda? Więc to mamy to i w środku są dwie rzeczy. W środku jest
takie oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu do głosowania. Co to jest? Zwykła, no taka zwykła kartka 4 klasy takiej przeciętnej, cero. I należy wpisać imię, nazwisko ręcznie, numer PESEL i jakiś podpis, jakiś, bo no przecież nie ma w ewidencji ani w żadnym wpisie, jakie kto ma podpisy, prawda? Te trzy rzeczy ktokolwiek może wpisać. To należy złożyć. A z drugiej strony jest instrukcja tej kartki. No, że to należy złożyć, właśnie to, co tej chwili mówię, i włożyć do tej koperty zwrotnej. No więc składamy do tej koperty zwrotnej. Wypełniliśmy. Jan Kowalski, PESEL taki a taki. I druga część to jest głos wyborczy. Druga malutka koperta, no typowa, zwykła, bez żadnych zabezpieczeń. Jeden napis, nawet już nie ma w rogu niczego napisu. Koperta na kartę do głosowania. Koniec. Takie coś. No i mamy taką kartę do głosowania. A jak ona wygląda, ta karta do głosowania? Nieco się zdziwiłem. Jest to zwykła kartka papieru z wydrukowanym, karta do głosowania, kandydaci, pieczątka wydrukowana. Nie żadna obita, tylko no, taka jak z komputera, prawda? No, można, ja to mogę wziąć na skan, zrobić kserokopię kolorową, nie rozróżni nikt tego, to jest, będzie dokładnie taka sama kartka, proszę, prawda? Pokazać. Proszę bardzo, to jest to. Ta pieczęć taka ważna, orzeł jest, prawda, i tak dalej, a to jest wydrukowana, przepraszam, no taka kompletna bzdurka, którą mogę w milionach drukować, nie jest zastrzeżona. Co więcej, mogę to zrobić, bo pomijając to, że nie ma ustawy z tym związanej, więc no, chyba żeby powiedzieć, że to na bazie starej ustawy, nie? No ale coś, co nie ma podpisu, co nie ma pieczęci, tylko jest wydrukowane, no to nie jest zastrzeżonym drukiem, no to można sobie zrobić kopię bodzile, nie? Kolejna sprawa to hipokryzja PO i PiS w sprawie wyborów korespondencyjnych. PO w tej chwili wyborów korespondencyjnych nie chce, chociaż za swoich rządów wprowadzili wybory korespondencyjne dla każdego, kto tylko chce w ten sposób zagłosować. To, co będzie najistotniejsze z punktu widzenia wszystkich wyborców, to jest możliwość głosowania korespondencyjnego. Ja przypomnę, że w 2011 roku pierwszy raz Polacy mieli możliwość głosowania korespondencyjnego. Uprawnienie to zostało tak naprawdę ograniczone do dwóch grup wyborców. Po pierwsze do osób niepełnosprawnych głosujących w kraju, jak również do osób głosujących za granicą. Dziś chcielibyśmy, żeby z głosowania korespondencyjnego mogli korzystać wszyscy wyborcy. Zasady tego głosowania korespondencyjnego zostają takie same, jak w poprzednich wyborach w 2011 roku. To znaczy wyborca, który będzie chciał zagłosować korespondencyjnie, musi wystąpić o dostarczenie pakietu wyborczego. Taki pakiet wyborczy zostanie do domu dostarczony. W skład pakietu wyborczego będzie wchodziła karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, koperta zwrotna. Jeżeli chodzi o kwestię oceny zgodności z konstytucją, Trybunał Konstytucyjny w 2011 roku w lipcu ocenił, że głosowanie korespondencyjne jest zgodne z konstytucją. W związku z czym uważamy, że co więcej, nie tylko jest zgodne, ale co więcej uważamy, że to jest dodatkowa gwarancja dla powszechności prawa wyborczego w Polsce. Z drugiej strony mamy PiS, który teraz chce wprowadzić wybory korespondencyjne dla wszystkich, a jeszcze niedawno byli przeciw tej formie wyborów. Sejm przyjął poprawkę Senatu i przywrócił możliwość głosowania korespondencyjnego dla osób niepełnosprawnych. Nigdy nie było naszą intencją ograniczanie tych praw osób niepełnosprawnych, więc proszę bardzo, dajemy możliwość głosowania korespondencyjnego, ale tylko tym, którzy no faktycznie nie są w stanie osobiście dotrzeć do lokalu. Wcześniej taka forma głosowania była możliwa dla wszystkich. Stwarzało to ryzyko oszustw wyborczych. Dziesiątki tysięcy kart wyborczych puszczane w obieg, gdzie właściwie zupełnie nie wiadomo, co się z nimi dzieje, kto tak naprawdę głosował, czy nie podlegał jakimś naciskom, czy to w ogóle ta osoba, która miała głosować, czy w warunkach tajności głosowania, no tego nie wiemy. Stąd tą dziurę trzeba było zamknąć. Głosowanie korespondencyjne stwarza możliwości zafałszowania wyniku wyborów, dlatego wiele krajów, na przykład Francja, 60 lat temu Belgia, wycofały się z głosowania korespondencyjnego. Państwo zaproponowali jako porozumienie poprawkę, która by właśnie umożliwiała głosowanie korespondencyjne tylko niepełnosprawnym, a nie wszystkim, którzy do tej pory z tego przywileju korzystali, czy też ułatwienia. W przeszłości, szczególnie w przypadku wyborów samorządowych, dochodziło do bardzo wielu nieprawidłowości. Ostatnia sprawa to termin wyborów. Sejm 6 kwietnia 2020 roku przekazał ustawę wprowadzającą wybory korespondencyjne do Senatu.
Senat ma 30 dni na rozpatrzenie ustawy i najprawdopodobniej ogłosi decyzję na ostatnią chwilę, czyli najpóźniej 6 maja. Prawdopodobnie Sejm w trybie ekspresowym uchwali ustawę 7 maja i tego samego dnia prezydent ją podpisze. W takim wypadku można byłoby zorganizować wybory w konstytucyjnym terminie, czyli 10 maja. Nie wydaje mi się jednak, żeby listonosze w ciągu 2-3 dni umieścili w skrzynkach pocztowych jakieś 30 milionów pakietów wyborczych. Termin wyborów według mnie zostanie więc zmieniony. Zgodnie z artykułem 128 ust. 2 Konstytucji wybory na prezydenta zarządza marszałek nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego prezydenta. Prezydent Andrzej Duda objął urząd 6 sierpnia 2015 roku, zatem 6 sierpnia 2020 roku o godzinie 24 kończy się jego kadencja. Aby zachować odstęp 75 dni, wybory mogą się odbyć w niedzielę 17 maja lub najpóźniej w sobotę 23 maja. Sobotni termin wydaje się niezgodny z prawem, ponieważ w artykule 4 kodeksu wyborczego jest zapis, że wybory muszą odbyć się w dzień wolny od pracy, czyli w niedzielę. Na szczęście premier w tarczy antykryzysowej 2.0 dostał nowe uprawnienia, dzięki którym może zarządzić dzień wolny od pracy. Tak sobie myślę, że na dobrą sprawę, dzięki tym nowym uprawnieniom, wybory mogą odbyć się dowolnego dnia między 10 a 23 maja. Według mnie wybory prezydenckie powinny zostać przeprowadzone tak samo jak zwykle. Jakie ma znaczenie to, czy pójdę w maseczce i rękawiczkach zagłosować do lokalu wyborczego, czy pójdę w maseczce i rękawiczkach zanieść pakiet wyborczy do pocztowej skrzynki nadawczej. Oczywiście osoby na kwarantannie, niepełnosprawne i ogólnie osoby, które z przyczyn zdrowotnych nie mogą oddać głosu osobiście w lokalu wyborczym, powinny zrobić to metodą korespondencyjną. Z tego co wiem, to problemem jest mała liczba chętnych do pracy w komisjach wyborczych. W takim razie może zatrudnić do tego żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Jasne, dziwnie wyglądaliby żołnierze liczący głosy, ale obecnie wszyscy pracujemy w wyjątkowym czasie i wyjątkowych warunkach. Ogólnie mam już dosyć tematu wyborów korespondencyjnych i wyborów prezydenckich, które zaraz obok tematu pandemii są wałkowane dzień w dzień przez wszystkie media. Jakie jest wasze zdanie na temat wyborów korespondencyjnych? Czy uważacie, że wybory w tej formie powinny być obowiązkowe dla wszystkich obywateli? Czy lepiej, żeby wybory odbyły się tak jak zwykle, z możliwością głosowania korespondencyjnego? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.